Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Dzisiaj na odcinku rozegramy pierwsze dwa mecze ćwierćfinałowe turnieju karcianego Mistrzostwa Świata w Katarze 2022. Jest tutaj reprezentacja Polski, która zagra ze Stanami Zjednoczonymi, natomiast w drugiej parze Chorwacja kontra Brazylia. Zwycięzcy tych meczy zagrają ze sobą w półfinale. Także zobaczymy, czy uda się zameldować Polsce w półfinale. Jeżeli chodzi, moi kochani, o drugi meczyk w prawdziwym turnieju, było podobnie. Chorwacja grała z Brazylią i po karnych mała sensacja awansowała. Chorwacja zagra teraz z Argentyną w półfinale. Natomiast dzisiaj jest sobota, kiedy nagrywam ten odcinek. Jeszcze nie wiadomo, czy będzie kolejna sensacja i Maroko awansuje. Ja bym chciał bardzo, także zobaczymy. A my teraz startujemy z meczykiem i, moi kochani, pierwsza saszetka od razu dla naszej reprezentacji. Karta, mamy logo 1-0. Peru, Brazylia również prowadzi. Marquinhos, Ukraina, jest Brazylia, Ederson, już jest 2-0. Belgia, Kostaryka i Niemcy. No to byłoby coś nieprawdopodobnego, jakbyśmy zagrali z Brazylią w półfinale i wyeliminowali ich i zagrali w finale. Niemcy, Kanada, Katar, Portugalia, Anglia, Holandia, Iran i Katar. Dwie saszetki otwarte, dwie do otworzenia. Prowadzimy, Brazylia również. I mamy Szwajcarię, Serbia, Japonia, Maroko, Szkocja, Gana i Serbia. Zostaje ostatnia saszetka. Oby nie wpadła żadna karta ze Stanów Zjednoczonych, byśmy mieli półfinał. Jest rarka, Harry Kane, Australia, Chorwacja, moi drodzy, 1-2. Dania i co jest na kartach bazowych? Niemcy, Kanada, Szkocja i Polska, Jan Bednarek. Moi drodzy, jest awans, jesteśmy w półfinale. Zagramy z Brazylią o finał Mistrzostw Świata Karcianych w Katarze 2022. Także, moi drodzy, spełniło się marzenie Polaków. Jesteśmy już w półfinale. Także dziękuję, moi kochani, za oglądanie tego odcinka. Jeżeli się podobał, to łapki w górę. Ja się żegnam i widzimy się na kolejnych filmach. Cześć Wam!